Rozmowa dnia, Paweł Nowosadzki. Witam bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani poseł Gabriela Masłowska. Pani poseł. Witam Państwa. Pani poseł, ja chciałem zacząć od takich dość spektakularnych sukcesów chyba waszej formacji, bo 8 lat potrzeba było waszej konkurencji politycznej na to, żeby deficyt budżetowy zmniejszyć z 60 miliardów do połowy. Tak, dzisiaj minister finansów mówi, że właśnie taki deficyt budżetowy na ten rok się szykuje. Jak to zrobiliście? Bo to zakrawa na cud prawie. Tak, no jest to dobra wiadomość i bardzo pozytywny efekt działania tego rządu. Głównie chodzi tutaj o zwiększone wpływy do budżetu z tytułu VAT-u, który ulega po prostu lepszej ściągalności w związku z, mówiąc krótko, z walką z mafiami VAT-owskimi. I to jest o 30 miliardów złotych wpłynęło więcej do budżetu z tego tytułu, o 30 samego VAT-u. Także zwiększyły się wpływy z akcyzy. To jest jakby jeden czynnik, lepsza ściągalność podatków, która zwiększa wpływy budżetowe. Poza tym mamy do czynienia z dosyć dobrą koniunkturą i poprawiającą się także na rynkach międzynarodowych, co daje szansę na zwiększenie eksportu, od tego też wpływają podatki. No i oczywiście niebagatelną zasługę ma tutaj program rodzinny, program społeczny, program 500+, ponieważ oznacza to zwiększenie dużej puli dziesiątków miliardów złotych do dyspozycji rodzin. Te pieniądze trafiają ostatecznie na rynek, tak? Zwiększają popyt globalny. No i także w związku z tym większe są wpływy podatkowe od tych zakupów VAT głównie. No ale jest to także czynnik nakręcający koniunkturę, bo zwiększa się popyt globalny na towary i usługi. I to są, można powiedzieć, takie główne zasługi tego niskiego deficytu budżetowego, bo rzeczywiście tak jest, że on czasem wynosił w poprzednich latach nawet i 100 miliardów złotych, mimo że nasi poprzednicy stosowali różne metody ukrywania deficytu, chociażby kreatywna księgowość, na przykład wydatki na inwestycje drogowe były wydzielone z budżetu i finansowane z tak zwanego funduszu drogowego, co nie było wliczane do wydatków budżetowych. Czy też inne kwestie, na przykład dotacje z budżetu dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych były określane przez naszych poprzedników jako pożyczki, kwalifikowane jako pożyczki. To już im pozwalało, żeby nie wliczać tego również w wydatki budżetowe, zmieniliśmy. Ale pani poseł, wspomniała pani o programie 500+ i on tak troszeczkę jest z powrotem transferowany do budżetu w formie podatku, bo ci ludzie, którzy ten 500+, tak powiem, pobierają, oni je wydają, no i w formie gdzieś tam VAT-u to z powrotem wraca. Czy to troszeczkę nie jest tak, ja bym powiedział, iluzoryczne? Tak, ale VAT stanowi 22-23%, czasem trochę mniej, od wartości zakupów, czyli mimo wszystko reszta tych pieniędzy, zdecydowana większość, pozostaje w dyspozycji. Są to tak zwane dochody netto już po zapłaceniu tego podatku. To zwiększa siłę nabywczą. Ale to jest normalna droga, że od wszystkich zakupów płacony jest podatek VAT, także i w tym wypadku to nic nadzwyczajnego, nic ukrytego nie ma. No i mamy tutaj też do czynienia, mieliśmy z sytuacją taką, że część pieniędzy z OFE było również zakwalifikowane w inny sposób niż do tej pory, co także zmniejszało deficyt budżetowy. Więc mimo tych różnych form, które stosowano ukrycia deficytu budżetowego w poprzednich latach, był on jednak bardzo wysoki, a o reformach, jakie teraz są prowadzone, nawet trudno było mimo wszystko wówczas pomarzyć. Jeszcze tylko zauważmy, że w tamtym czasie mieliśmy do czynienia, poza tą kreatywną księgowością, także z dużą wyprzedażą majątku narodowego. Były to pieniądze niezarobione, bo pochodziły ze sprzedaży majątku wytworzonego przez poprzednie pokolenia. Proszę więc zauważyć, że my wstrzymaliśmy ten proces wyprzedaży majątku narodowego i mimo wszystko, mimo niestosowania tej kreatywnej księgowości, a także zablokowania wyprzedaży majątku, chociażby szpitali, prawda, i innych produkcyjnego majątku, mimo wszystko udało się ten deficyt nawet do 2% PKB ograniczyć. To jest rewelacyjny wynik i miejmy nadzieję, że jest to jakaś tendencja w miarę trwała. To można powiedzieć, że kondycja budżetu, kondycja finansów państwa jest dobra.
prawda? Może, możemy się z tym zgodzić. Tak, skoro... oczywiście, jak najbardziej tak. Jesteśmy jednym z krajów, który ma bardzo wysoki wskaźnik produktu krajowego, 5% PKB, jest to rewelacyjny też wskaźnik. No i niska stopa bezrobocia, wzrost płacy od 2012 roku najwyższy, podniesiona płaca minimalna i tak dalej. Także te efekty ekonomiczne, finansowe naszej działalności tego rządu są dobre. po prostu są dobre. Dobrze, ale to taki kamyczek wrzucę do ugrupowania, że tak powiem. No to skoro jest tak dobrze, to już co, możemy sobie pozwolić na to, żeby ministrowie otrzymali, no powiedzmy, nagrody, gdzie powoduje to jakby wzburzenie jakiejś tam części społeczeństwa, że jednak to są duże pieniądze. 80-90 tysięcy złotych nagrody dla ministra. Czy to jest zgodne z tym, co Państwo głosiliście w kampanii wyborczej, że jednak będziecie te praktyki próbować ukrócić? No a to taka wpadka, no, powiedzmy, wizerunkowa. Więc proszę zauważyć, tak ja rozumiem, że jest to temat drażliwy społecznie, mam tego zupełnie świadomość, ale proszę zwrócić uwagę na to, jak wiele reform zostało rozpoczętych, przeprowadzonych i zaawansowanych. I to nie tylko reforma dotycząca 500+, czy Mieszkanie Plus, ale wymiar sprawiedliwości, także no, sądownictwo, w tym infrastruktura, ochrona zdrowia, bardzo wiele różnych reform, które jeszcze nie, efekty ich nie docierają do społeczeństwa, bo one dopiero zaczynają powoli te efekty pojawiać się jakby. Więc to wymagało ogromnej pracy rządu i ogromnej pracy ministrów. I w związku z tym uważam, że skoro są efekty korzystne dla obywateli, natomiast nie, wynagrodzenia ministrów nie należą do najwyższych, bo jeśli porównamy to z wynagrodzeniami w biznesie, na przykład prywatnym, czy nawet w spółkach Skarbu Państwa, czy nawet na rynku kapitałowym, to nie są to wynagrodzenia atrakcyjne. I tutaj się pojawia problem często, że ci bardzo dobrzy specjaliści odchodzą z ministerstwa, bo mają o wiele atrakcyjniejszą finansowo pracę. Więc skala reform, ogrom pracy włożonej, a także alternatywne możliwości lepszego wynagrodzenia i zatrudnienia gdzie indziej dla wysokiej klasy specjalistów, no to był, myślę, że powód zasadniczy, dla którego dokonano zwiększenia jakby wynagrodzeń poprzez nagrody. My tutaj nie jesteśmy wyjątkiem, bo jeśli poprzednia koalicja wydała na nagrody, mimo że mówią, że nie otrzymywali żadnych nagród, wydała na nagrody 1 500 000 złotych za rządów pani Kopacz. W naszym przypadku jest to 1 700 000 około. To nie jest aż tak duża różnica wobec faktu, jak dużo zmian zostało w gospodarce, w finansach, po prostu zainicjowanych, wprowadzonych. Wróćmy może troszeczkę na... Wróćmy z Warszawy troszeczkę na nasze podwórko puławskie. Chciałem panią zapytać. Gdyby pani dzisiaj miała wpływ na konsolidację Grupy Azoty, bo chcę o to zapytać, czy spółką konsolidującą były Puławy, czy byłby Tarnów? Sprawa jest jednoznaczna. Najsilniejszym podmiotem w wielkiej syntezie chemicznej są zakłady azotowe Puławy. Chociażby świadczy o tym fakt, że 70% zysku całej Grupy Azoty wytwarzają zakłady azotowe Puławy. I od początku byłam przeciwna konsolidacji, tym bardziej, że umowa konsolidacyjna była przez wiele czasu, właściwie do tego roku, do poprzedniego roku, utajniona. Nawet dla nas, dla posłów, nie było możliwe udostępnienie tej nagrody konsolidacyjnej, co już budziło nasze wątpliwości. Pamiętam, organizowałam tutaj marsz w Puławach jako wyraz protestu i ostatecznej determinacji, żeby jednak ten proces powstrzymać, żeby się temu przyjrzeć i żeby przekierować tę konsolidację na Puławy. Spodziewałam się tego osobiście, że Puławy nie będą z tego miały wiele korzyści i tak się dzieje, no bo zapytajmy w tej chwili, co z tego mają Puławy? Proste pytanie, co z tego mają Puławy? Z mojej wiedzy wynika, że mają tylko tyle, że z Puław wytransferowano na rzecz Grupy Tarnów około 600 milionów zysku. A przecież my jesteśmy regionem jednym z najbiedniejszych w Europie. Mamy swoje potrzeby. Zakłady azotowe są jednym z dwóch pozabogatych
Bogdanką, zakładów poważniejszych na terenie uniwersytetu mają swoją wizję rozwoju, mają plany inwestycyjne i no, nie widzę po prostu uzasadnienia dla wypompowywania pieniędzy z zakładów azotowych Puławy na rzecz Tarnowa. Jeżeli taka konsolidacja miałaby być, gdyby miała być teraz, to na pewno pod kierownictwem podmiotu najsilniejszego, który ma drugie miejsce w Europie w produkcji nawozów azotowych i naprawdę i kaprolaktam, melamina, to była kura znosząca złote jaja. Więc należało konsolidować poprzez Puławy, ale także trzeba wyraźnie sprecyzować, co to nam ma dać, jakie będą z tego korzyści. Bo argumenty, którymi się posługiwali nasi poprzednicy, którzy skonsolidowali właśnie w tej formie, czyli politycy PO-PSL-u, to były takie, że no, powstanie czempion, wielki koncern narodowy, koncern chemiczny, no tylko zapytajmy od 2012 roku, 13 do tej pory, jakie są tego dobrodziejstwa, prawda? Są same problemy i tak trzeba to nazwać po imieniu. Co zatem Państwo jako posłowie, powiedzmy w większości parlamentarnej, możecie zrobić teraz w tej sprawie, żeby nie dochodziło do sytuacji takich, że nazwijmy to spółka matka Grupy Azoty, próbuje jakby wyciągać kolejne wydziały z Puław, czyli dział sprzedaży, dział audytu, no i próbuje jakby scentralizować działalność firmy. Mało tego, prawdopodobnie w konsekwencji zakończy się na tym, że Puławy będą po prostu zakładem produkcyjnym. My nie tylko zamierzamy zrobić, panie redaktorze, ale my cały czas robimy i czuwamy nad tym. Naprawdę od ostatnich miesięcy poprzedniej kadencji, kiedy widzieliśmy, że jest, mówiąc krótko, skok na kasę, kiedy w ostatniej chwili prywatyzowano Medical, spółkę, kiedy przystąpiono do prywatyzacji REMZAP-u, czyli tej spółki, która remontuje zakłady azotowe Puławy, gdzie jest pewny rynek zbytu i tak dalej, kiedy były apetyty na tą spółkę, kiedy to był okres, kiedy już wiadomo było, że wygrywamy wybory i kiedy wygraliśmy wybory, ale jeszcze nie był zmieniony zarząd. Poprzednicy robili naprawdę wszystko, żeby jeszcze zdążyć po prostu sprywatyzować REMZAP. Wtedy była z mojej strony, ale także innych posłów, naprawdę bardzo intensywna akcja, rozmowy z przedstawicielami rządu, dostarczanie argumentów. I między innymi może dlatego udało się, pan jeszcze wówczas minister Jackiewicz zakazał, wstrzymał wszelkie prywatyzacje, to był ostatni moment. Gdyby nie to, to by prawdopodobnie już za naszych rządów, jeszcze poprzedni zarząd zakładów, zanim został zmieniony, jeszcze by zdążył sprywatyzować REMZAP. Już o samej elektrowni to nie powiem, bo to jest po prostu, była akcja obliczona na interesy kapitału rosyjskiego, I osób, które są związane z lobby rosyjskim, a które bardzo mocno także były związane z zakładami azotowymi, były prezes i tak dalej, i tak dalej. Interpelacje, pisma, argumenty. I to wszystko no, spowodowało, że te bardzo niebezpieczne w tym ostatnim momencie działania zostały wstrzymane. Natomiast to, o czym pan mówi, to nie oznacza, że dalej nie ma problemów. Niestety zauważamy taki problem i z tym także walczymy i odbywamy rozmowy z wieloma decyzyjnymi osobami w rządzie, że taka realizacja umowy konsolidacyjnej, jaka ma miejsce w tej chwili w zakładach azotowych, znaczy w grupie Azoty, w tym dotycząca zakładów azotowych Puławy, taka realizacja umowy dalej nie może mieć miejsca. Jest no właśnie, ona po prostu nierespektowana. No właśnie, bo chciałbym, żeby pani mi skomentowała takie oto zachowanie zarządu Grupy Azoty w tej chwili, bo całkiem niedawno, to jest kwestia kilku dni wstecz, kiedy przedstawiciele zarządów wszystkich, powiedzmy, spółek podpisali takie porozumienie, w którym to w Puławach będziemy tworzyli dział sprzedaży, powiedzmy, segmentu agro i powiedzmy, no jest to takie pomimo wszystko ciche, ale jednak doprowadzanie do tego, co zarząd na początku chciał, czyli centralizowanie tej działalności. Związkowcy wciąż protestują, wciąż jakby nie dają zielonego światła do tego. Tak, ja popieram działania związkowców, zresztą uważam, że Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego, a także Solidarność pod obecnym zarządem, bo czego nie mogłam powiedzieć, jeśli chodzi o poprzednie lata, no niestety przykro mi bardzo, jestem członkiem Solidarności,
to te obecne związki zawodowe bardzo są odpowiedzialne i bardzo czujne na wszelkie szkodliwe działania, i to nie tylko dla samych Azotów Puławy, ale w ogóle społecznie, dla Polski, prawda? I tutaj oni czuwają, mają rację, no i stworzyli opór, my wspieraliśmy, że my nie możemy handlu oddać do Tarnowa, dlatego że Puławy mają tutaj kompetentnych ludzi w pionie handlowym, mają ogromne doświadczenia, jest to największy producent nawozów, mają moce produkcyjne, mają doświadczenie w sprzedaży, w organizowaniu rynków zbytu, poza tym tworzą nowy asortyment nawozów, chociażby płynne, czy tą saletrę amonową i tak dalej, to już są fachowe sprawy, nie chcę w to wchodzić. Dlatego mają dobre efekty sprzedażowe i należało wykorzystać ten potencjał ludzi, który tutaj jest, a nie zawierać z nimi jakieś umowy w Tarnowie i tak dalej. To na szczęście dzięki oporowi, i to jest właśnie zasługa, i ja nie powiem, że moja, czy posłów, czy nawet związków zawodowych, tylko naszych wyborców, dzięki którym nastąpiła zmiana władzy politycznej i dzięki którym my możemy pewne rzeczy jednak wyhamowywać. I w związku z tym, jak widzimy, zarząd grupy Tarnów wycofał się z tego przejęcia handlu do Tarnowa w ostatnich dniach. Ma to pozostać w Puławach, ale na tym niestety nie koniec problemów. No właśnie, bo w mojej ocenie jest takie problemów. Troszeczkę tylnymi drzwiami wprowadzanie swoich koncepcji. Tak, no między innymi swojego dyrektora z Tarnowa, który ma tutaj ten handel organizować, i tak jakby tu nie było specjalistów od lat, którego to dyrektora, co do którego mam ja osobiście zastrzeżenia, jeśli chodzi o jego kompetencje, po pierwsze trzeba sprawdzić i stwierdzić, co tenże dyrektor, który tam w Tarnowie organizował, czy miał handel, organizował dystrybucję, co on do tej pory osiągnął, jakie są jego efekty w dystrybucji nawozów, bo ja uważam, że są one co najmniej mizerne, więc takiej osobie, nawet jeśli będzie handel tutaj, nie ma powodów oddawać decyzji. Poza tym nie ma powodu tworzyć jakiejś nowej struktury. Pracownicy zakładów azotowych, którzy w pionie handlowym są zatrudnieni, stwierdzają, jak mi mówiono, że oni własnymi siłami są w stanie zorganizować handel dla całej grupy, w tym i dla Polic, zresztą to do tej pory także robili. Nie ma powodu więc rozbudowywać struktury i tworzyć, po prostu nowych ludzi tu wprowadzać, co do których są wątpliwości, są nieakceptowalni. Także problemy nadal pozostają, ale mam nadzieję, że z nimi sobie także powoli poradzimy. Jest tu problem naprawdę, to jest skutek tej konsolidacji, o której na początku mówiliśmy, dokonanej przez naszych poprzedników. Pani poseł, była pani i chyba mam nadzieję, że pani jest gorącym orędownikiem programu Mieszkanie Plus. Tak. Chciałem zapytać, jak na tle w ogóle kraju, na tle województwa prezentują się Puławy, jeśli chodzi o udostępnienie terenów pod mieszkanie. Widzę, że się pani uśmiecha, to znaczy, że co, słabo jest? Jest mi przykro powiedzieć, ale tak, słabo. Mam informację na piśmie z 2016 roku, więc myślałam, że może ona jest nieaktualna, gdzie było jednoznacznie stwierdzone, że miasto Puławy nie dysponuje terenem pod takie budownictwo. W związku z tym nie wchodzą do tego programu, ale ja jeszcze dzisiaj upewniałam się w Banku Gospodarstwa Krajowego przed wizytą u Państwa, bo spodziewałam się takich pytań, bo to są ludzkie sprawy, bardzo ważne. No i niestety ze strony Puław nie ma tutaj żadnej aktywności. Podobnie jeśli chodzi o Lublin, chociaż w Lublinie PKP zgłosiło kilka działek, 3 działki pod takie budownictwo i w tej chwili trwa analiza, czy one się do tego nadają, bo czasem są to bardzo małe działki, które się nie nadają pod takie budownictwo wielolokalowe, więc trwa tam analiza, ale nie jest najlepiej. No, inne miasta, Janów Lubelski, Świdnik, o ile wiem, Biała Podlaska, tam już rozpoczęto inwestycje i inne się zaangażowały miasta w to i nad tym bardzo naprawdę boleję, bo dlaczego wyprzedano deweloperom na przykład na Czechowie górki czechowskie, dlaczego nie pozostawiono terenów na tego typu potrzeby, a ludzie naprawdę potrzebują mieszkań. W Lublinie czeka się 11, 12, 13 lat. Nawet ci, którzy mają wyroki sądu o przyznaniu lokalu socjalnego czy komunalnego, po prostu czekają po kilka lat i miasto płaci kary, płaci czynsz
czynsze tym obecnym właścicielom, bo oni się, ci lokatorzy się nie wyprowadzają, więc no po prostu pod tym względem polityka budzi wielkie zastrzeżenia, potrzeby są ogromne. Ja nie mówię, że program Mieszkanie Plus rozwiąże wszystkie sprawy, ale przychodzą ludzie, którzy mają sytuację, można powiedzieć, średnią dochodową. Na tyle słabą, że nie dostaną kredytów w banku na mieszkanie, a na tyle dobrą, że nie dostaną mieszkania socjalnego czy komunalnego, albo też ich po prostu zwyczajnie tych mieszkań nie ma. Dlatego ci ludzie chcieliby korzystać z takiego lokalu i tym bardziej, że z perspektywą zakupu jego w przyszłości, jeśli się sytuacja rodziny poprawi, wydaje się, że jest to dobry kierunek i mam nadzieję, że miasta, które pierwsze wchodzą do tego programu, będą mogły zaspokoić potrzeby mieszkaniowe swoich mieszkańców, tych najbardziej potrzebujących. Czyli jednym słowem, na razie Płowianie specjalnie liczyć na tego typu mieszkania nie mogą, muszą kupować na rynku takim, jaki mamy w tej chwili. Pozostańmy jeszcze, że tak powiem, w klimatach mieszkaniowych, bo takim bardzo nabrzmiałym problemem ostatnimi czasy, te sygnały do nas docierają, są właśnie koszty, które podnoszą spółdzielnie przy budowaniu wszelkich zabezpieczeń przeciwpożarowych, czyli dróg pożarowych, klap oddymiających i tak dalej. To są różnego rodzaju specjalistyczne urządzenia, które trzeba montować w budynkach, zwłaszcza starych budynkach, po wprowadzeniu w życie rozporządzenia, które no, nakłada na zarządców taki obowiązek, czyli budynki czteropiętrowe stały się nagle budynkami średnio-wysokimi, no i te wszelkie przeróbki trzeba w nich zrobić. Takie decyzje wydają powiatowi komendanci straży pożarnych. Ja nie ukrywam, że przed rozmową z panią poseł rozmawiałem z prezesami kilku puławskich spółdzielni, no i jest to, zaczyna się robić problem. Zaczyna się robić problem taki, a mianowicie spółdzielnie po prostu na to nie mają pieniędzy. Nie mają takich środków inwestycyjnych, które mogłyby no, pozwolić na wykonanie tego typu infrastruktury, bo to trzeba tak nazwać. No cóż, no i prezesi, zarządy, rady nadzorcze zaczynają przekładać te koszty na spółdzielców. No i zaczyna się tutaj ból, tak zwany. Tak, ból, jest to poważny problem. Jest to skutek ustawy z 91 roku o zabezpieczeniu przeciwpożarowym, na podstawie której poprzedni minister MSWiA w roku 2009 wydał rozporządzenie o tym, o czym pan mówi właśnie, że by szczególnie komendanci Straży Państwowej, Straży Pożarnej, wojewódzcy i podlegli mu, powiatowi, dokonali jak gdyby przeglądu i zastosowali te wymogi dotyczące dostosowania dróg osiedlowych do zabezpieczenia przeciwpożarowego. Chodzi o łatwiejszy dostęp i tak dalej. Jest to problem, ale interpretacja jak na ten moment jest taka, że nie można względów bezpieczeństwa no, poświęcić dla spraw ekonomicznych, że względy bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzi są ważniejsze niż koszty z tym związane. Taka jest oficjalna interpretacja. I to rozporządzenie z 2009 roku, ono jest, mam wrażenie, że w tej chwili szczególnie ostro egzekwowane, ale tak zawsze bywa, jak przychodzi nowa kosa, to ostrzej kosi i myślę, że jest to także skutek tego, że się dopiero w tej chwili to wszystko ujawnia. Jest problem, bo rzeczywiście przerzucanie tak dużych kosztów na opłaty na fundusz remontowy dla rodzin jest bardzo dużym obciążeniem. Myślę, że nad tą kwestią, jeśli tak jest, tak jak pan twierdzi, że idzie to w setki tysięcy złotych, to trzeba będzie się nad tym bardzo poważnie... Bardzo niewielkie odcinki dróg pożarowych, to są rozmowy sprzed kilku godzin, to są rzędy wielkości 300 tysięcy, 150 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. I jest to nie są kilkutysięczne kwoty, to są setki tysięcy złotych. No i no niestety, prezesi, zarządy, rady nadzorcze muszą to przełożyć na swoich spółdzielców. Tak, no tak, bo właściwie taka jest kolej rzeczy. Aczkolwiek... powiem szczerze, ale mówi pani poseł, że spróbujecie coś zrobić w tej materii. Przede wszystkim możemy trzeba się przyjrzeć, czy nie ma oszczędności, nie może być w spółdzielniach mieszkaniowych. Bo w moim przekonaniu, na ile znam funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych, to niestety często pieniądze ludzi, członków spółdzielni przeciekają i nie jest tak, jak trzeba z ich wydatkowaniem.
mamy do czynienia z dużą niegospodarnością i tak dalej, więc należałoby tu szukać przede wszystkim oszczędności, aczkolwiek uważam, że problemu nie może pozostawić samemu sobie, czy obciążyć tym członkom spółdzielni państwo w takiej sytuacji, trzeba dokładnej analizy dokonać i być może, że znajdą się jakieś sposoby ułatwienia, czy współuczestniczenia w finansowaniu takich inwestycji. Mhm. Ja składałam interpelację w tej sprawie, ale mówię, odpowiedź była jednoznaczna, względy bezpieczeństwa, dlatego muszą te przepisy nawet wstecz działać i tak dalej, no ale może nam potrzeba troszeczkę czasu jeszcze, żeby się temu na spokojnie problemowi przyjrzeć, bo uważam, że jest to problem poważny do rozwiązania. Bo w jednej z odpowiedzi na Pani interpelację wyczytałem, minister infrastruktury, który miał nadzór nad spółdzielniami, napisał, że no dobrze, drodzy Państwo spółdzielcy, skoro nie możecie pogodzić się ze swoimi zarządami, radami nadzorczymi i swoimi spółdzielniami, idźcie do sądu. Bo to chyba nie zawsze jest wtedy, nie, no po prostu zawsze wtedy, kiedy członkowie spółdzielni mają wątpliwości co do wysokości opłat bieżących, czy też opłat na fundusz remontowy, akurat ten związany z tymi drogami, no to kolej rzeczy jest taka, jeśli nie mogą wyegzekwować uzasadnienia, racjonalności takich podwyżek, czy wysokości opłat właśnie w ramach samej spółdzielni, to przepisy mówią, że można tego dochodzić na drodze sądowej. I na tej zasadzie tylko była taka wzmianka ministra, że w tym wypadku, jeśli członkowie spółdzielni dojdą do wniosku, że te obciążenia ich są nieracjonalne, źle skalkulowane, zbyt wysokie, jeśli chodzi o same drogi, prawda, no to można tego dochodzić na drodze sądowej. Nie wiem, czy tutaj wiele wskurają, chociaż może chodzi o rozłożenie tego bardziej w czasie i tak dalej. Myślę, że przy dobrej woli także prezesów i członków zarządu, władz w ogóle spółdzielni, to myślę, że można byłoby wiele rzeczy też inaczej rozwiązać i nie po prostu nie zaogniać sytuacji. Znaczy tutaj też się tak tworzy troszeczkę takie błędne koło, bo właśnie ja cały czas podpieram się tymi relacjami z rozmów z prezesami z Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowych, że podwyższenie funduszu remontowego dla każdego spółdzielcy, dla tych, którzy już jakby mają kłopoty z płynnością, podwyższenie tego zobowiązania powoduje, że no, narasta zadłużenie. Więc, i grozi eksmisją. Dokładnie, więc mamy sytuację, naprawdę zaczynają się z powodu dróg pożarowych, zaczynają się rodzić ludzkie tragedie tak naprawdę. I ja złożę interpelację w tej sprawie, czy ministerstwo monitoruje, jakie skutki dla chociażby właśnie zadłużenia członków i potem eksmisji ma egzekwowanie tego rozporządzenia ministra Schetyny z 2009 roku i czy ministerstwo zastanawia się, czy jest potrzeba, żeby ministerstwo poszukiwało jakichś rozwiązań łagodzących ten problem. Tyle mogę obiecać. Fajnie, bardzo, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj w rozmowie dnia moim gościem była pani poseł Gabriela Masłowska z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. I do zobaczenia.